Halko, witajcie z tej strony Nowy Solec i witam was bardzo serdecznie w drugim to już vlogu ze SNIF 2018, tak jak obiecałem, kolejny. Akurat tak wyjdzie, że będzie właśnie ze zwijania, jak sami już widzicie, prasowania oraz zbierania kostek. Zbieramy sobie dwóch pokosów na jeden, żeby było łatwiej do prasowania też, więcej miejsca, no bo jak sami widzicie, ciężko by było później cokolwiek manewrować. Mr. Mormondo przed nami. Tata właśnie już widziałem, że wziął się za kombaj i wyjeżdża. O, patrz, proszę bardzo. Po 200! Po 100! A, to chodź! Jak dla ciebie? Witam. Cześć. Mormondo dzisiaj z innej perspektywy, jak sami widzicie. No właśnie testuję, zobaczymy, co z tego będzie. Powiem ci, słoma Tingo. O, powiem. Tych dwóch pokosów naprawdę nieźle to wygląda. No tu to Inoprosa będzie poskakiwać. Łocie babka. Właśnie tak stoję i czekam, gdzie ty żeś jest. Nie, wiesz co, byłem jeszcze przykręcić trochę, bo niżej opuścić. To tak zrobię, żeby poprzeczniaka tu nie było. Trochę najwyżej od razu na poprzeczniaków prasa będzie miała co robić. No tu jest poryte, bo czasami próbowaliśmy cokolwiek zrobić na wiosnę, ale się niestety nie dało. Fajnie, że to widzicie, jak ta ziemia wygląda. Dzisiaj pogoda nam dopisuje, mówię, naprawdę liczymy dzisiaj na te pszenice. Do cięcia przyczepy już mamy przyprowadzone, więc ino teraz, żeby kombajn dobrze wszedł, żeby się nic nie działo, i do wieczora będziemy jechać. Sąsiad też wyjechał niedziela niedzielą. Dzisiaj akurat poświęcenie pojazdów, samochód już zaprowadziłem, bo mam blisko do kościoła, ale wiedziałem, że się spóźnię na mszę, bo muszę to ogarnąć, bo o godzince przed 14 już przyjeżdżam prasować, więc chcę też, żeby to troszeczkę wyschło, ponieważ no była duża rosa, nie cięliśmy od samego rana, teraz mamy godzinę 11.30 już, więc no trzeba, w niedzielę jeśli jest pogoda przy takich warunkach pogodowych, no niestety, ale trzeba, nic się na to nie poradzi. Ale co chwilę widzę, ktoś z prasą jedzie tu z przyczepami, więc to dzieje się. Moment sobie to zrzucimy i później tata będzie już kombajnował. Nie wiem, czy bierze się za mieszanki najpierw, nie mam pojęcia. Nie widzę go, myślę, że może koło domu. A nie, stoi kombaj, wysypuje właśnie w tym momencie. Tu poprzeczniak był koszony. Pytacie, czemu nasieczkę, ponieważ tu była pszenica, chcieliśmy to wykosić, żeby lepiej się manewrowało. Niestety, no teraz bym musiał wychodzić, podnosić. Trudno, z tego nie będzie najlepiej pracował, coś się wymyśli. Łogiń! Brączkowski chyba dojechał rano, wczoraj o 23.00 byliśmy go zawieźć na autobus. Rano coś... Chyba dojechał, bo rano tam widziałem, że tutaj na fejsie pisał, że już niedaleko bytu. Ale się nikt, dziad nie odezwał, że już jest w domu. Niedługo sprawdzimy, czy jest w domu. Tak, tak jest. A zobaczymy. Właśnie mieszaneczka, ta sama co u Krzysia, pszenica z jęczmieniem, pamiętacie pewnie vloga z agregatowania. Tutaj akurat był nagrywany. Nie wiem, jak jeszcze vlog ten pierwszy ze SNIF, bo dzisiaj w nocy go renderowałem na Adasia komputerze, przepraszam, ale niestety nie mogłem znaleźć tych samych ustawień co u mnie i nie ma takich pełnych 60 FPS-ów, nie wiem czemu tak się stało. It's my life, ticket to be, mniejsza z tym. Więc mówię, no niestety jakoś nie jest jaka jest, ale wyszło 30 minut, myślę, że na pierwszego vloga fajnie. Także z góry już tam dziękuję za komentarze. Mam nadzieję, że już na
Akurat tak chyba dzisiaj wyjdzie, że dwa vlogi będę nagrywał bez rzucenia żadnego poprzedniego, więc nie będę miał odpowiedzi na wasze pytania. Za to was z góry serdecznie przepraszam. Nie chcę też zapierdalać za szybko, bo przerzuca wtedy za bardzo. A wtedy dosyć w miarę w tym pokosie to wygląda. Jestem naprawdę ciekawy, co tata będzie tutaj robił. Niestety nawet opryski nic nie jest w stanie walczyć z pogodą, jak sami widzicie na tym dołku, to jest totalna masakra. Czwórka, no to też jest ma co robić, kurczę. A tak, chyba 60 i 50 lika mówili, że tak.
Także widzimy się już na zbieraniu. Mormondo na przyczepie, mamusia pojeżdża. A ci mordo tu już wsadzę. Taka moc, że widły mi pękły. Akurat dwie takie siana były i pierwsze wyleciały z prasy. Pewnie spytacie, czemu takie malutkie belki robimy. A powiem wam, po co się męczyć, mama najczęściej oprząta. Więc u nas na stodole jeszcze lepiej się chociaż takie upycha. Wiadomo, na przyczepie może trochę gorzej do układania, ale nigdzie nam się nie spieszy. Tych belek jest, nie wiem, nie mam pojęcia nawet ile. Więc jakoś sobie tam na pewno damy radę. Boję się, żeby tylko wytrzymały. Tata w tym momencie kombajnuje. Zaraz ja wsiadam na kombajn. Tata jedzie już ze swoją pszenicą, bo jest pełna przyczepa. Ja będę sypał na drugą. Tak, żeby ona się tworzy. Słoma nawet w miarę już przeschła sobie sporo. Tam sąsiody też zbierają. Od razu zapraszam. Dzisiaj kosione, zebrane, pewnie jutro po dorywka, jak to u nich najczęściej. Jakiś poplonik. Czasami potrafią zrobić to wszystko jednego dnia. Akurat takie mają fajne pole za domkiem. Tarararara. Nie widzę w ogóle, taty już powinien tu kombajnować to. Bo jeszcze chcę dosypać właśnie przyczepę do pełna, bo nie jest. Dobra, sorry. Nie mam pojęcia, jak będzie zrobiony ten vlog. Pewnie trochę pod muzykę. Trochę normalnie z gadania. Kurwa, sznurówka mi się rozwiązała. Dzisiaj widziałem, że w Zakopanem już zaczęło padać burza. No by to tylko do nas nie przyszło, bo jutro trzeci dzień żniw i koniec. Została nam mieszanka, półtora i myślę, że o, te 3 hektary niecałe będą do cięcia jutro. Dzisiaj będzie, jeżeli wszystko pozwoli, dzisiaj będzie machnięte ponad 3. Co, co? Jo? Kurde. Trochę słabo, będą ze 4 tak to. No dobra, trudno. To mówię, nie spieszy nam się. Też taką przyczepę pożyczyliśmy, jak pożyczyliśmy, nie można rozkładać jej. Nie ma łańcuchów. Jeszcze z jedną tam kładź. Na luzie. Tak robota fajnie idzie, tu już kombajnowane, sprasowane, zebrane. Później człowiek spokojnie będzie mógł iść spać. Pewnie dużo ludzi zaraz napisze, Jezu, jak wy układacie, jak wyrzucacie. Powiem wam, u nas słoma w ostatnim czasie, to tylko w ostatnich 2 latach, poprzednie lata nie było. A kiedyś to byłem młody i pojeżdżałem. Więc robimy to po prostu po swojemu. Wiadomo, są hardkorzy, którzy potrafią dużo ułożyć, ale mówię, na pewno muszą być duże belki. Nie takie psiuty, bo wtedy możesz sobie taką belkę, wiadomo, wystawić poza przyczepę sporo. Też gdy masz rozłożone burty, można się bawić. A tutaj pożyczyliśmy po prostu, żeby była jakaś przyczepa, żeby sobie zwieść to. Bo tamte bardziej przyczepy przydadzą nam się oczywiście do zboża.
wina, a dobre odstawie.